Co ty sądzisz o związku Marcina i Na? Co to takie standardowe pytanie na początek? Jak na to patrzysz, to co widzisz między nimi? Miłość czy po prostu przyjaźń? Kurde, nie mi oceniasz, bo ja z nimi nie wiem, jak oni się zachowują poza kamerami, poza Instagramem. Może to jest miłość, nie wiem. Ja patrzę na to... No mój były ma dziewczynę, no po prostu. Wydaje mi się, że jak każda dziewczyna, no nie za bardzo mnie to obchodzi. Jest sobie, niech są. Póki, nie wiem, mi nic nie robią, to ja nie mam problemu. A dlaczego ty w ogóle zerwałaś z Marcinem? Bo to była twoja decyzja i nigdy nie zostało to wytłumaczone. Co się stało między wami, że stwierdziłaś definitywnie to zakończyć? Ej, no ćwiczymy, ja ci pomagam w przygotowaniach. Ja nie pytam, bo wiesz, bo mi się nudzi, tylko chcę ci bardzo pomóc. Co się stało, że zerwaliście? Dziękuję, Damian. Proszę bardzo. Co się stało, że zerwaliśmy? Bardzo podstawowa, oklepana odpowiedź, ale po prostu, i nawet nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, że we didn't work. Po prostu nie zgadzaliśmy się. On miał trochę inne podejście do tego związku, ja też trochę miałam inne podejście, po prostu nie zgadzaliśmy się. A jesteś pewna tej decyzji po czasie? Bo czasem jest tak, że wiesz, że się zrywa, a później się żałuje. Miałaś taki moment, że żałowałaś tej decyzji, nie, że zerwałaś z nim? Nie. Czyli bardziej się w tym utwierdzasz z biegiem czasu? Wydaje mi się, że mi jest dobrze, jemu też jest dobrze, więc tak. Krótka, konkretna co byś odpowiedział na moim miejscu? Teraz dziennikarz daje radę, słucham. Co byś wyrzucił z tej odpowiedzi i co byś dodał? Znaczy, wszystko bym dodał, tylko bym rozwinął drugą część. Czyli? Że nie wiem, że utwierdzasz się, ale w czym się utwierdzasz? Że co się wydarzyło u niego, że utwierdziłaś się, no, że dobrze, że zerwałaś? No on jest szczęśliwy, ja też jestem szczęśliwa, więc wydaje mi się, że to jest wystarczające utwierdzenie, że nas przekonają, że to była dobra decyzja.